Cześć. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o tym, czego nie wolno, a co można robić w ciąży. Zacznę od tych rzeczy, które znalazłam w internecie, w ogóle bardzo długą listę rzeczy, których no nie powinno robić się w ciąży. Numer jeden. Alkohol. No to chyba oczywiste, że jeśli przed ciążą alkohol szkodzi, to w ciąży tym bardziej i nie będzie szkodził tylko nam, ale to, co pijemy, też przenika do dziecka, czyli upijamy, można powiedzieć, swoje dziecko. Wpływa to na rozwój dziecka i może doprowadzić do opóźnionego rozwoju. Punkt drugi. Palenie papierosów. Nie tylko tutaj chodzi o to, żebyście wy kobiety przestały palić, ale bierne palenie również ma znaczenie. Przede wszystkim dziecko ma mniej tlenu i to również tak samo jak alkohol wpływa na właśnie problemy z rozwojem. Dziecko może być urodzić się wątłe, o niskiej masie ciała, z małą odpornością, z podatnością na wrodzone schorzenia, na przykład rozstrzep warki. Trzeci punkt, solarium. Kobieta może mieć przebarwienia na skórze. Jeśli chodzi o płód, to może zaszkodzić wysoka temperatura panująca właśnie w solarium. Numer 4. Gorące kąpiele. W ciąży powinno się unikać gorących kąpieli, bo prowadzą do osłabienia organizmu. Mogą się pojawić przedwczesne skurcze. Piąty punkt dotyczy spożywania niektórych produktów. Produkt numer 1. Sery pleśniowe. Jeśli to są sery niepasteryzowane, mogą zawierać bakterię zwaną listerią, która może wpłynąć, właśnie powodować urodzenie martwego dziecka, dziecka z zapaleniem opon mózgowych. Z tym, że sery pleśniowe w większości z tego, co widziałam, są pasteryzowane, więc tutaj nie stanowi to większego problemu. Surowe ryby, sushi, owoce morza mogą zawierać bakterie, pasożyty, które są groźne dla płodu. Surowe kwiste mięso, czyli tatar albo niedosmażony kwisty stek. Te potrawy mogą wywołać toksoplazmozę, która skutkuje nawet uszkodzenia mózgu dziecka czy utratę wzroku. Surowe jajka mogą zawierać salmonellę, co może doprowadzić do groźnego zatrucia. Wątróbka. Nie należy jeść jej za często, gdyż zawiera dużo witaminy A, której nadmiar może również zaburzyć prawidłowy rozwój dziecka. Orzeszki ziemne mogą zawierać aflatoksyny, które mogą też uszkodzić płód. Produkty wędzone i grillowane zawierają dużą ilość soli i zawierają niebezpieczne związki znajdujące się w dymie. Słodziki syntetyczne. No tutaj nadal nie mamy pewności, jaki one mają wpływ na nasz organizm, dlatego też poleca się, żeby nie stosować ich w ciąży. Punkt szósty to stres. Oczywiście w ciąży wiadomo, nie powinna się kobieta stresować, bo to źle może wpływać na rozwój dziecka, dlatego też starajmy się nie denerwować, odpoczywać jak najwięcej i nie przejmować się niczym. Punkt siódmy to sporty, jeżdżenie na nartach, na rowerze, bieganie. Niektóre sporty mogą wpływać źle ze względu na upadki, na kontuzje. Punkt ósmy. Unikajmy kotów. Koty, oczywiście to nie chodzi o to, żebyśmy teraz uciekały przed kotami i że w ogóle, że gdzie tylko się kot pojawi, to że my idziemy w drugą stronę, ale nie przytulajmy, nie zmieniajmy kuwety,
ponieważ mogą one przynosić właśnie toksoplazmozę. Punkt 9. Nie noś gigantycznych szpilek. Gigantyczne szpilki mogą wpłynąć nie tylko na ból nóg, ale również na kręgosłup. Dlatego poleca się nie noszenie wysokich butów. Najlepiej, jeśli kobieta nosiłaby podczas ciąży jakieś baletki, trampki, no i wszystko, co jest na płaskim obcasie. Numer 10. Nie farbuj włosów. Tutaj nie ma niby potwierdzenia, że to jakoś źle wpływa w ciąży na dziecko czy na nas, ale ogólnie lekarze przestrzegają przed tym, żeby używać różnych silnych i kosmetyków i wszystkich zabiegów takich kosmetycznych. No wiadomo, że opary amoniaku w farbie są szkodliwe i że nie wiadomo jednak, jakie substancje mogą gdzieś tam przedostać się do skóry głowy i czy przenikają do krwi matki, więc skoro nie ma pewności, no to może lepiej się powstrzymać z koloryzacją podczas ciąży. Kolejne, uważać na zioła. Wiadomo, że dużo ziół, które bardzo nam może pomóc w ciąży, na przykład rumianek czy mięta, ale też może być tak, że niektóre rośliny mogą źle wpływać i że mogą wywoływać jakieś, nie wiem, skurcze macicy na przykład, tak? Więc jeśli chcemy coś tutaj, nie znamy się na tym i chcemy jakieś zioła stosować, to należy się jednak skonsultować z lekarzem. Punkt kolejny, kawa. Picie kawy i picie Coca-Coli zwiększa nam poziom kofeiny we krwi, więc podnosi ciśnienie, więc to też również wpływa niepokojąco na nasze dziecko, dlatego powinniśmy tutaj po prostu ograniczyć ilość kawy jak tylko można. Kolejny punkt. Gdy zasypiamy, najlepiej zasypiać na lewym boku. Gdy leżymy na prawym boku, to rosnące dziecko może naciskać na aortę. Dlatego kładąc się na lewym boku, to poprawia przepływ krwi, odciąża nerki i do malucha dociera więcej tlenu. Następny punkt to dźwiganie ciężarów. No już tu o tym wspominałam, że nie powinniśmy nosić ciężkich rzeczy. Okej, jeśli przebrnęłyście przez te 14 punktów, to gratuluję, bo mi było ciężko nawet tutaj posiłkując się komputerem powiedzieć Wam te wszystkie rzeczy, których nie wolno. Ja przy pierwszej ciąży pamiętam i nie zapomnę tego, jak wszyscy znajomi, rodzina cały czas mówili mi, czego nie wolno mi w ciąży i co ja powinnam tam robić i co ja powinnam jeść, dlaczego ja w pierwszej ciąży jeździłam na rowerze, przecież zaraz upadnę, zaraz coś zrobię. I powiem Wam tak, ja przynajmniej, ja mam takie podejście, że jeśli ja mam w ciąży dobrze się czuć i dla mnie najważniejszy punkt to jest tak naprawdę brak stresu i tego, żeby cieszyć się każdego dnia. Te 14 punktów to jest takie jakieś ograniczanie. Ja powinnam w tym momencie tylko siedzieć w domu i leżeć w łóżku najlepiej, bo nie mogę tego, tamtego, tego nie jeść, tego nie pić. No... Gdzieś trzeba to wyważyć, tak? I mi się wydaje, że trzeba poznać swoje ciało, znać swoje ciało, znać swoje przyszłe dziecko na tyle, żeby wiedzieć, co może dziecku zaszkodzić, a co nie. Jeśli na przykład na co dzień coś robicie, na przykład ja robię sobie gorące kąpiele, bo lubię, to w ciąży, jeśli nie widzę, że to dziecku przeszkadza, to ja dalej chcę korzystać z tych gorących kąpieli. Dlaczego mam sobie zabraniać swoich przyjemności? Mam się z tym źle czuć. Co, mam przez 9 miesięcy czuć się źle, czuć się ze wszystkich stron ograniczona, jakoś... No to nie tak, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że oczywiście jeśli
normalnie, nie wiem, nie jeździcie na nartach, to nagle w ciąży nie zacznijcie jeździć na nartach, bo to jest akurat głupota, tak? Bo, no bo możecie właśnie sobie coś zrobić. Ale jeśli zawodowo jeździcie na nartach, to dlaczego nie dla relaksu zjechać sobie z jakiegoś stoku? Ja nie mówię tutaj, żeby szaleć, żeby nie wiadomo co robić. Jeśli ktoś, nie wiem, morsuje, czy jeśli ktoś korzysta z sauny, czemu nie, tak? Ale no nie wyobrażam sobie, że ja nie pójdę teraz do koleżanki, bo ma kota. No, jakaś paranoja. No, trzeba po prostu gdzieś to wyważyć. Po prostu zatkajcie uszy, jak mama, koleżanka, mąż i wszyscy dookoła po prostu krzyczą, że tego nie możesz, tego nie możesz. Bo można oszaleć. Po prostu można oszaleć. A co według internetu można? Uwaga! Można korzystać z mikrofalówki i ksera. Nie ma dowodów, że nie wolno. Można używać kremów do depilacji i samoopalaczy. Można prowadzić samochód. Wow! Można jeść owoce i warzywa. Tylko, że trzeba je dobrze umyć. Można sobie zakładać hybrydowe paznokcie, tylko tutaj uwaga, i faktycznie to taka uwaga, że jeśli malujecie w ogóle paznokcie, czy robicie jakieś hybrydy, czy coś tam, nie wiem, ja w ogóle się na tym nie znam, to pamiętajcie, proszę, żeby przed porodem sobie tutaj to wszystko pościągać, tak? Bo podczas porodu lekarz musi widzieć wasze palce niepomalowane, natomiast tutaj żadna hybryda podobno nie, czy jakieś inne te nie zagrażają dziecku ani wam w ciąży. Można uprawiać seks, dowoli. Ostatni punkt. Wegetarianie nie muszą jeść w ciąży mięsa. Nie muszą. Spokojnie, można 9 miesięcy przeżyć bez mięsa i dziecko urodzi się zdrowe. Życzę wszystkim. Nie tylko kobietom w ciąży, żebyście robili to, co chcecie, to, co lubicie w przyszłym roku, nie patrząc na innych, nie patrząc na wszystkie listy rzeczy zakazanych, tylko żeby realizować swoje marzenia, swoje pragnienia i realizować się każdego dnia, cieszyć się życiem. Do zobaczenia w nowym roku. Pa, pa!